No cześć! Witajcie u mnie, tym razem w domowych warunkach, troszkę inaczej, gdyż kręcę dla Was troszkę aktualizacji, troszkę tego, co wspomniał już Szok na swoim kanale o pewnej prezentacji. Ta prezentacja jest właściwie już dawno zrobiona, pierwsza prezentacja, unboxing mojego najnowszego aktualnie laptopa. To zobaczycie później w osobnym filmiku, niemniej teraz po prostu przygotowuję Wam krótkie wprowadzenie do tego, co się będzie działo. I ten filmik będzie zakończony niespodzianką, bo mama nie wie, że mój stary laptop, stary z 2013 roku, mój pierwszy laptop, którego przez parę lat używałam do edycji zdjęć, pojedzie do niej. Oczywiście nie w takiej samej formie, jak był zakupiony, z racji tego, że niedawno został zmodernizowany. Wrzuciłam do niego nowy dysk SSD, także śmiga już po prostu fajnie. Na domową maszynę jest bardzo fajny. Jest to fajna maszyna, która ma dedykowaną kartę graficzną 2-gigową, więc całkiem przyzwoicie z procesorem Core i3. Natomiast przejdziemy po kolei przez taką krótką prezentację właśnie tego pierwszego laptopa, który tutaj był używany przeze mnie przez prawie 4 lata do używania też oczywiście przy obróbce zdjęć przy profesjonalnym programie graficznym. No teraz jest czysty i no, powiem Wam, że przy rozbudowie tego komputera bardzo fajnie to wyszło. Oczywiście jest czysta w tej chwili instalacja, żadnych niepotrzebnych programów dla mamy nie ma. Jest po prostu komputer do internetu. To jest bardzo fajny, stary, co prawda stary, ale bardzo fajny Acer V3571G. Dokładnie z procesorem Core i5, z grafiką GeForce'a 710. I z grafiką Full HD, więc nie było sensu kupować nowego, warto było zainwestować trochę pieniędzy po prostu w przyspieszenie, w odbudowę tej maszyny. No i to właśnie zrobiłam. I ten komputer jest już przygotowany tutaj jako prezent dla mamy. Wszystkie loginy, wszystko jest już pod kątem mamy. Mama wie, że przywiozę go do grania, ale nie wie jeszcze, że mam nowego laptopa od prawie 2 miesięcy, którego już używam do montaży, na którym oczywiście ten sprzęt, ten film też będzie zmontowany, zakończono będzie w Polsce. Natomiast no właśnie, przesiadka z generacji. No dobra, przesiadka z generacji. Słuchajcie, i piątka trzeciej generacji, 2,6 GHz z turbo boostem do 3,2 GHz. Z grafiką, tak jak wspomniałam, dedykowaną 2-gigową NVIDIA 710 z 15.6, oczywiście Full HD matrycą, 6 GB RAM-u. Dysk jest w tej chwili Kingstona SSD zainstalowany, nagrywa ARKa, bla 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 bla. Co było fajne wtedy, w 2013 roku, pod koniec jak go kupowałam, to było, że już miał zainstalowany Dolby Home Theater, więc oglądanie filmu na tym jest nawet w miarę przyzwoite, więc tak jak dla mamy, do internetu, do Facebooka, do przepraszam, przeglądania wiadomości czy do obejrzenia jakiegoś filmu, jest to perfekcyjna maszyna i bardzo szybka jak do tej pory. Natomiast no właśnie, potem nastąpiła przesiadka na kolejną maszynę, o której za chwilę Wam troszkę opowiem. Ona jest w tej chwili podłączona do telewizora jako maszyna domowa, jako... Dobra, jak muszę powiedzmy na szybkiego zmontować, nie chce mi się brać w tej chwili głównej maszyny montażowej. Jest to po prostu jako takie małe domowe studio, ponieważ w tej maszynie, w tym Acerze jest to niestety jednorodzeniowy jeszcze procesor. Natomiast tej drugiej, w tej chwili domowym studiu, są to już 4 rdzenie, 8 wątków na i5 8 generacji, ale o tym powiemy sobie za chwilę.
No i jesteśmy ponownie, słuchajcie, tu jest właśnie ta druga domowa w tej chwili maszyna gamingowa, która wcześniej była prezentowana bodajże u Szoka, kiedy był tu u mnie. Jest to maszyna już, tak jak wspomniałam wcześniej, z procesorami 8 generacji tym razem, 4 rdzenie, 8 wątków. Jest tu zainstalowane 16 GB RAM-u z profilem XMP, więc funkcjonuje on bodajże z 2933 MHz zegarem. Jest to przyzwoity RAM. Jak widzicie, jest tu grafika GeForce'a GTX 1050 Ti Titanium z 4 gigami dedykowanej pamięci RAM. I ten komputer, no, oczywiście dysk SSD dość szybki. I ten komputer po prostu służy w tej chwili jako maszyna do kina domowego tak naprawdę. Jak zobaczycie za chwilę, opla, mamy to podłączone do mojego telewizora służącego jako monitor. Więc jest to fajny też sprzęt, fajny zestaw. Oczywiście w tej chwili przy tym sprzęcie ten monitor, telewizor obsługuje wyjście z laptopa 4K, więc mam tu pełny obraz 4K w 60 klatkach. Przyzwoicie, prawda? Ja też tak myślę. Natomiast na tą chwilę jest to wszystko, co chciałam zmontować. Za chwilę nastąpi powrót w czasie do prezentacji właśnie najnowszego dziecka poza Acerem wspomnianym, który jedzie do mamy, którego prezent, przekazanie zobaczycie. Poza wspomnianym tutaj HP Omenem 15 gamingową maszyną do kolejnej maszyny, która jest nagrana prezentacja już właściwe studio mobilne, z którym pewnie na 2-3 lata zostanę. I powiem wam, że różnica jest genialna, bo przy programie graficznym, którego używam, różnica w edycji pomiędzy tą dość silną maszyną gamingową, tym HP Omenem, a nowym MSI GS66 Stealth, no jest genialna. Zamiast powiedzmy godziny eksportowania filmu, eksport trwa maksymalnie z 20 minut, może mówimy tutaj o materiale 20-15-minutowym, więc niewiele dłużej niż sam materiał stworzony. I tutaj na Omenie zdarzały mi się błędy przy eksporcie i czasem się program, no, brzydko mówiąc, wywalał. Natomiast na MSI już nie widzimy nic. Ładna, płynna eksport. Także taka krótka przebitka serwisowa, słuchajcie, Acer, pierwszy komputer montażowy, Omen, podłączony jako studio domowe i oczywiście MSI, tutaj jest konkretną opcją. O ile jest fajny ten MSI, dowiecie się właśnie z tej głównej prezentacji. No, ale to tyle na dzisiaj, co wam chciałam powiedzieć, co wam chciałam pokazać. No właśnie, to jest sobie. Kolejna wersja, powiedzmy, że studia domowego, w którym czasem będę coś dla was też nagrywała. Możecie się zastanawiać, co to jest to. Znaczy, to jest oczywiście lampa, nie o to mi chodziło, o to, co na niej wisi. To są różne zawieszki z eventów, które organizowałam, które po prostu fotografowałam, czy z różnych akredytacji prasowych. Także to wszystko tutaj oczywiście było. No oczywiście tego HP Omena używam tak, jak używałam wcześniej Acera, z klawiaturą bezprzewodową Logitecha.
żeby było wygodniej, żeby można było usiąść, żeby można było pracować. Także zapraszam na kolejne materiały. Oczywiście po obejrzeniu niespodzianki przekazania nowego starego komputera mamie. No właśnie, słuchajcie, tak to wygląda po wypakowaniu. Właśnie sprzęt został odebrany. I co tu widzimy? Duży zasilacz, z racji tego, że jest to komputer gamingowy. I po dobrym zabezpieczeniu wszystkich części, sam komputer jest jeszcze dodatkowo zamknięty w kartoniku. A konfiguracja, jak chcecie zobaczyć, jak najbardziej możecie. Jest komputer typowo gamingowy, dużo rdzeni, silna grafika, no praktycznie topowa maszyna w tej chwili na rynku. No i takowym teraz będziemy zajmować się montażami, zacznę się już powoli uczyć się bardziej profesjonalnych montaży na moich filmach. Ale co więcej, zobaczycie. To co mamy po otwarciu, słuchajcie, tego magicznego pudełka. Po otwarciu folii, w której jest sam laptop, mamy ładny woreczek od MSI, w którym dopiero schowany jest laptop, słuchajcie. No i oczywiście książki serwisowe jakieś są też pod spodem, szybki start, jeśli ktoś korzysta. Także no, jak wypadało na taką półkę sprzętu, bardzo fajnie sprzęt zapakowany, zabezpieczony. Komuś brakowało zabezpieczeń, to oczywiście z każdej strony komputer jest obfoliowany. Oczywiście atłasowa szmatka. Tak jak już widzieliście, jest to komputer przeznaczony dla graczy, jednak u mnie grane nie będzie. No i oczywiście w opcjach, tak? Jedna z najsilniejszych w tej chwili, jeden z najsilniejszych komputerów dla graczy. Bądź do obróbki grafiki z racji obsługi wielu rdzeni, 8 rdzeni procesora. No i oczywiście poza samym komputerem, poza jednostką, no dojechał też zasilacz, który jak widzicie jest bardzo duży. Z racji tego, że ten komputer ma troszkę zapotrzebowania przy pełnej mocy, bo to jest bodajże 230 W, także no jednostka, która wymaga no w takim dużym dodatkowym pudełku, też dużym dodatkowym pudełku dojechał. No i najważniejsza rzecz, słuchajcie, mimo że jest to 15,6 cala laptop, w końcu pasuje mi do plecaka. Ale to. The Camber for potem po holendersku jest. Nie. A jak? Po polsku. Jakie może być hasło? Takie 20. Nie. A jakie? Jaką masz roku urodzenia? Update Microsoft. Nie, no masz mieszka. Nie wypiłam. Za mało miejsca masz przede wszystkim, bo masz telefon obok i tu wykroję sobie troszkę więcej miejsca.
przykład i nawet nie musisz mieć nawias optycznych. Dwa razy szybko. Szybciej. Wejdź na pustą tapetę najpierw raz. Kliknij raz. Na pustej tapecie najpierw. Nie, najpierw na tapecie. Raz, kliknij, tak. I teraz szybko dwa razy na deigra. Nie. Raz, dwa. Raz, dwa. No, bo jest wesołych świąt. A ty to robił? Nie, muzyka z tego. Wesołych świąt. Welcome. Masz teraz już maszynę do grania. To już jest twój komputer. To jest ten stary przerobiony? No właśnie, no i to byłoby na tyle. Prezent, niespodzianka się udała. Jak widzicie, a resztę zobaczycie na filmie. Dobra, a nie mam teraz. Życzę wam zdrowych, wesołych świąt. Trzymajcie się. Dobra.